Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W tym materiale opowiem wam o Poseidon Energy, jednej z najważniejszych firm świata Fallouta. Miłego oglądania! Poseidon Energy to amerykańska korporacja energetyczna, największy przedwojenny konglomerat i najważniejszy partner strategiczny Enklawy. Holding odpowiadał za produkcję większości technologii dla tej organizacji. Poseidon kontrolował większość elektrowni na terytorium Stanów Zjednoczonych, zarówno tych wykorzystujących odnawialne, jak i nieodnawialne źródła energii, a także sporą część przemysłu wydobywczego kraju. Firma miała pod sobą szereg mniejszych przedsiębiorstw, takich jak Petrochico, Poseidon Oil, Poseidon Gasoline, czy też Hermes Communications Inc., a także kilka nieznanych z nazwy koncernów działających w branży zbrojeniowej. Poseidon Gasoline było siecią stacji benzynowych. Poseidon Oil skupiało się na wydobyciu oraz rafinacji ostatnich złóż ropy naftowej. Petrochico reprezentowało interesy firmy w Meksyku, po tym jak ten kraj został zajęty przez wojska amerykańskie. Konglomerat skupował wszystkie firmy, które mogły zapewnić mu zwiększenie dochodów oraz władzy. Jednak najważniejszym dziełem Poseidona był Poseidonet, krajowy system natychmiastowego transferu danych pozwalający na komunikację między miejscami oddalonymi od siebie tysiące kilometrów. Było to coś na kształt naszego internetu. Połączył on najważniejsze placówki należące do korporacji, m.in. stację kontroli Enklawa, elektrownię Helios-1, reaktor jądrowy w Geku, a także obiekty wojskowe takie jak NORAD, Dowództwo Strategiczne Sił Powietrznych czy też Żelazna Góra. Poseidon współpracował z innymi wielkimi korporacjami tak długo, jak było to opłacalne. Zwykłych pracowników traktował jako źródło taniej siły roboczej, nie przestrzegając ich praw. Strajki były brutalnie tłumione przez Gwardię Narodową. Przed Wielką Wojną Poseidon zdobył kilka intratnych kontraktów dla rządu Stanów Zjednoczonych, chociaż były one w interesie nie całego kraju, tylko wąskiej grupy, znanej jako Enklawa. Jednak większość najbardziej ambitnych projektów badawczych nigdy nie została ukończona. Wielka Wojna położyła kres istnieniu korporacji. Część należących do niej technologii dostało się w ręce Enklawy i Bractwa Stali. Wiele jednak pozostało nieodkrytych. Jedną z nich był Archimedes, potężny superlaser. Innymi były Nemea, Feniks, Semele, Odyseusz, Hermes, Agricola, Apollo, Ares, Argos, Artemis, Athena, Cerberus, Herakles i Trydent. Wszystkie były projektami wojskowymi. Broń, pancerze, sztuczna inteligencja, cyberpsy. Na ślady Poseidon Energy natrafiamy w każdej części serii Fallout. Kanonicznej, niekanonicznej, a także w anulowanych odsłonach. A w tym filmie to już wszystko, co dla was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!